dzisiaj lecę ostatni raz z Dreamlinerem. Natomiast ja pamiętam początek. 1979, zima stulecia, drogi ledwo odśnieżone, właściwie tunele. I pamiętam dwóch moich przyjaciół, Marek Szufa, Marian Bednosz i Syrenkę 102, która oczywiście była niedogrzana, temperatura minus 20 stopni. Wyjechaliśmy na egzamin z mechaniki lotu i z angielskiego. W nerwach ucząc się, ale skończyło się bardzo, bardzo pozytywnie i taki był początek. A teraz bardzo się z tego powodu cieszę i również jestem dumny, że robię ostatni lot. Także wszystko na to się składa, że zawód pilota, lotnictwo komunikacyjne, każde latanie jest realizacją marzeń. Jeżeli realizujemy marzenia, to jesteśmy z tego powodu szczęśliwi.